No wiecie co? Wyskoczył mi Lajsim bez dotyku. Szok. Czyli szaman jeszcze raz. Jeszcze raz. Bo już nie wiadomo z jakich powodów się rozłączyła, czyli już nie będzie tego wszystkiego powtarzał. Kto miał usłyszeć, usłyszał. Ci, co będą później, usłyszą później bez tego, co było wcześniej. I tak się będzie zadziewać. W zasadzie, no, widać, trzeba było na tym kosmo zagrać, skórę jego ożywić. No, tym bardziej, że to przesilenie, które się niby nie odbyło, które ciągle, jak się on się rodzi, przesila, ale cały czas no, pokazuje się też, że no można by tak powiedzieć, coraz szersze. No szerokość to nie jest tutaj dobry wymiar. Głębokość też, bo to już są takie przestrzenne, wielowymiarowe struktury, więc rozwijają się, można powiedzieć, te perspektywicznie te perspektywy. O, takie masło maślane, ale trochę to dotyka. No i co? Jedziemy właśnie szamanem gadającym ze sobą. Jakby coś trzeba było wyregulować, to dajcie znać. No a czy szaman jeszcze jakieś info dodatkowe zamieści na koniec? Zobaczymy. Tak. No i zobaczymy. 27, moi drodzy. Znaczy, szaman gada do siebie. Może ktoś ewentualnie będzie słuchał. 27 marzec. Po 44-dniowej przerwie wracamy na Hondraski na jeden dzień, choć jeszcze może do rana. Zostaniemy tu, masz. Jak myślisz, szaman? Zostaniemy. Chałupę nagrzejemy bardziej. No jak przyjechaliśmy, to było... No... Od minus dwóch do... Dwóch. Ale to nie ma znaczenia. Znaczenie jest zupełnie inne, moi drodzy. Znaczy szaman gada ze sobą, żeby było jasne. A tak to by wyglądało, że... No różnie mogłoby wyglądać. I być zinterpretowane, no a tak i tak będzie. W razie stało się coś, co nie bardzo można było się spodziewać. Znaczy, tak jakby się można było spodziewać. Oj, szaman, szaman. Połączyła się góra z dołem. Macie szczyt Skrzycznego i Hondraski. Teraz będziemy pracować, szaman, żeby połączyć dół z całością. Chociaż to już jest.
No, dlatego tu tak ciężko przyjechać. Miała do nas dziś Roxana przyjechać właśnie. I robić filmu szamanie, ale... Tak się zatruła, że wylądowała w szpitalu. Bez kontaktu. Jaja normalnie. Tak się zatruć. Gotowość mieć na poziomach nie jest łatwo. A kiedy już możliwość, żeby to połączone zostało, to trzeba się oczyścić mocno. No inaczej niemożliwe. Wchodzi szaman właśnie na szczałę pod orczykiem. Dziś już orczyk nie chodzi, pewno już nie będzie. No chyba, że na święta, bo ludzie odchodzą święta, szaman jak ty myśli. A dzisiaj ludzie, szaman, to raczej marzą o wolnym na święta. No ale jeszcze są tacy. To w tradycji i w Bogu ufność pokładają. Tylko gdzie ten Bóg ich jest? Straszny on jest. To masz szyt. Szaman, szedł Tomasz, szaman, znaczy szaman, szedł Tomasz. Tak. Widać, że nieźle go tu ślizgało, aż bokiem podchodził. Nie umie wychodzić na ścianę. No, umie, no skoro wyszedł. No właśnie, to co gadasz, że nie umie. Czy umieć, to znaczy umieć tak jak ty, albo tak jak ktoś, albo tak jak coś. Umieć to zrobić. Ważne. No jak robisz dla siebie, to obojętnie jak zrobisz, ale jak zrobisz dla innych. No to już istotne jak zrobisz. No to co zrobisz dla jednego będzie gówno warte, a dla drugiego może być święte. No ale przecież szaman to nie o to chodzi, żeby to co ktoś zrobił dla kogoś było coś warte. Znaczy to co zrobił może być warte, byle on nie był warty. No jak to jest? On jest warty, czy to co robi, on jest warte. Pomieszania zmysłów można dostać. W każdym bądź razie szaman jest bajeczka. Szaman normalnie sam od tego co zrobił. Szaman, ty od tego, co zrobiłeś, normalnie dojść do siebie potrzebowałeś, jak przyjechaliśmy wczoraj, co? Chłodno tutaj, natrzał, wiatr wieje, z minus 5, bo na górze minus 3, idzie się prawie jak na Katmaśmu.
Szaman zaraz kurtkę ubierze. Ubierz, szaman, kurtkę ubierz. W każdym bądź razie, żeby było jasne, góra z dołem połączona. Przestrzeń jest na lustro, wyekstrahowa. Do tego stopnia, że takich, co jeżdżą na skrzycznym, na nartach, to już prawie nie ma. Choć kilometr dalej, na gorszych stokach, pełno ludzi. No, ale ludzie lubią nowe i ludzie lubią ze sobą. Znaczy nie, że ludzie ze sobą w sobie, tylko ze sobą w ludziach. No i dlatego jest polityka. Oj, szaman, chodzi ci ta polityka po głowie? Ze względu na ten Kazimierz, tą wecną chorę i tą drugą RP, bo znowu się przyglądasz. Znowu w centrum zdarzeń i wydarzeń jesteś. Czy będziesz tam fizycznie, czy tylko ze względu na miejsce, to jeszcze się okaże. Bo jak tu zrobić, żeby świadomość faktycznie wzrosła? Jak tu zrobić? No człowiek musi. Najpierw połączyć się ze sobą. Jak góra z dołem na skrzyczne. Taką rolę ona pełni. Oj, zrobiłeś, szaman, góry. Sam nie zrobiłeś, bo jeszcze byli tacy, co ci pomagali. Przecież gdyby ich nie było, to co? Sam byś zrobił? Nie zrobiłbyś. Nie byłoby żadnej motywacji. Nawet by cię tu nie było przecież. I pamiętaj o tym, bo jak czujesz samemu, to nie trzeba nic zrobić. Nawet jeść nie trzeba. Bo gdzie by nie poszedł, tam sam ze sobą jest. Witaj 21. Pokazujesz. A tu jednak na górze jeszcze wyższa częstotliwość niż na dole, mówisz. No to nieźle. Podkręciliśmy ten pies. Ciekawe, kiedy się pojawią piersi, co tu znajdą skarb. Znaczy, no, będą mieć dylemat. No bo jak można? Nie zauważyć takiej góry tyle lat. No a przecież w ich świadomości się nie mieścić będzie. Że taki szaman. Taką górę zrobił. Kiedyś trenowaliśmy szaman na Nusalu, co też żeśmy zrobili pierwszą górę. Zamiast jechać na Fuji do Japonii. Trening był przed Fuji. Zrobiliśmy nos. A teraz przed czym trening jest? Psi. Psi.
przed połączeniem. No. A kto wypowiadasz? Tu ciarki na dupie chodzą. No bo pierwsza myśl, łączy się człowiek, jak już ciało zostawi, no bo przecież człowiek to nie ciało. Ciało to ciało. Witaj, 23. To tak co dwa, żeby było na czterech. Czyli na takich cztery kręgi. Tu ewidentnie już inaczej. To chyba posiedzimy trochę w schronisku dzisiaj, ale najpierw wyjdziemy na Skrzyczne. Znaczy, na Skrzycznym jesteśmy, ale na szczyt. Zobaczymy, czy tablica stoi. Jak wokół cyklonu się stoi. Ślisko, wyślizgane nartami. Także wiadomość ważna i nie będzie szaman nawet. Kufy dar. Przecież słyszy, bo do siebie gada. Widzi. Czuje. Jest. Witaj, 25. Powiesili na tobie czerwony szlauch do armatki jak ostrzeżenie. A ty już krąg zwijasz. To trzeci krąg. Ciekawe, gdzie czwarty? Na którego zaczepiony? Tak, tak, wiem, że ty jesteś z tą belką 26. Ważny, pozdrawiam cię i kłaniam się nisko. Jeszcze mój łeb niżej niż twój. Wiem, że jesteś ważny, bo na tobie kabel prądowy i jeszcze żółty i pomarańczowy szlak powiesili. Nie byłem taki szybki, żeby to wszystko odczytać od razu. Czyli pomarańczowy łącznik.
A przejdziemy sobie przez dziurę w płocie obok 28. 27 też cię pozdrawiam. Kwadratowo. Obok niebieskiego. -4. Nawet ludziów trochę jest. A na Skrzyczne nikt gdzieś jeszcze nie wyszedł. Oprócz Tomasza na czubek. Nie można powiedzieć, że gęsto, ale rzadko też nie jest. No i będziemy kończyć. Szaman tu gada, nie? Jeszcze kod połączenia zrobisz. Tablica stoi. Ale zobaczymy z bliska. Literki są. Ławeczkę obejdziemy. Nawet nie pobaśgrane. Aktywuję i uwalniam w każdej komórce ciała pełną zdolność do odtworzenia i regeneracji. Aktywuję w każdej komórce zdolność i właściwość pierwotnego potencjału komórki macierzystej. Mój umysł jest doskonałą możliwością kreacji i tworzenia. Używam tylko tych możliwości, które służą i budują życie w pełni przejawienia, korzystające z pełni stwórczego potencjału życia. Cud to życie. Aktywuję antenę DNA. Akceptuję i dziękuję całemu przejawionemu życiu za możliwość bycia świadkiem manifestacji szamana tańcującego z wiatrem, manifestacji przestrzeni w szamanie tańcującym z wiatrem. Dziękuję ci, Guro.
No i tak to mam. Koncert. Równowagi mas. Można by tak powiedzieć. Koncert równowagi mas będzie na YouTubie, bo pewno kiepsko będzie przechodził. No i co, nie będzie was szaman zanudzał? To taka, jak to ostatnio gadanie szamana z szamanem, no ale coś tam można się dowiedzieć. Na Skrzyczne można przyjechać i sprawdzić, czy to, co szaman mówi, ma jakieś przełożenie na rzeczywistość. No. Zamiast na pewno przyspiesza to pewne rzeczy. Tylko moi drodzy, z przyspieszaniem pewnych rzeczy jest tak, że kiedy zaczyna się rozwój świadomości, to bardzo często to, co na początku się w niej najbardziej niecierpliwi i najbardziej objawia, to niewiele z nią ma do czynienia czy wspólnego, bo jest to egoosobowość, która po swojemu interpretuje rzeczy, zdarzenia, relacje i utożsamia się z tym, kompletnie nie zdając sobie sprawy, tak by można powiedzieć, że faktyczny rozwój i świadomość to tą część nas dotyka na samym końcu. Faktycznie, jeśli uda się ją szczególnie na początku właśnie okiełznąć. Może nie okiełznąć jak dzikiego ogiera, ale na pewno zdystansować się do niej, bo ta egoosobowość to nie jest ta część nas, która faktycznie się rozwija. I czym nie, źle co szaman powiedział, która faktycznie dąży do rozwoju. Ona robi wszystko, żeby było tak jak jest, żeby było status quo i żeby najlepiej w tym co znane i w czym dobrze się człowiek czuje pozostać, a jeśli się generalnie czuje źle, to żeby zdobył coś takiego, co z perspektywy jeszcze nie zdobycia tego, wydaje się, że będzie dla niego dobre. No i to jest taka swoista pułapka, wydawałoby się, że dość łatwa, ale moi drodzy, z perspektywy obserwacji doświadczeń szamana, obserwacji tego wielu, wielu bardzo ludziach, dziesiątkach, może setkach i to takiej z uważnością szamana obserwacji, no ma takie wnioski, że wcale to tak łatwo się niestety nie dzieje. I to, że teraz mamy już takie po prostu, jak to szaman może tak jeszcze nie nazywał, ale to można powiedzieć, specyficzne okno czasowe nam się powoli, może, no można nazwać, zamyka. Na pewno w takiej formie, jaka dotychczas była możliwa,
A czy jeszcze jakakolwiek inna zostanie uruchomiona, to się okaże. Być może ona, czy można tak powiedzieć, na pewno zostanie uruchomiona, ale czy stanie się to na innych zasadach? Za rok, za dwa, za 10, czy w następnym obiegu, to jest sprawa jeszcze ciągle otwarta. Bo z perspektywy ludzkiej, to mimo że wszystko stoi otworem dla człowieka, to można powiedzieć, człowiek jest coraz bardziej zamknięty. Człowiek jako istota taka ziemska, która tą planetę piękną, na której żyjemy, no w pewien sposób opanowała, czy przejęła dla swoich celów, tak by raczej najlepiej było powiedzieć. Więc pamiętajcie o tym, bo kiedy ta egoosobowość przejmuje kontrolę w takim właśnie początkowym stadium rozwoju, no to nie serwuje człowiekowi doświadczeń optymalnych, a wystarczyłoby troszeczkę dystansu, nie poruszać się za pomocą, czy nie podejmować decyzji, które kiedy emocje jeszcze są gorące, kiedy nie ma dystansu, kiedy no w zasadzie tyle. I mogłoby się okazać, że rozwiązania są dużo prostsze. Rozwój dużo większy, korzyść nieporównywalna. Także o tym szaman przypomina. No i jeszcze na koniec tak się tu szaman pozbierał wiele rzeczy, które ostatnio się wydarzały. No i jeszcze tak zwraca uwagę, że do tego następnego przesilenia, pomijając to wszystko, że to jest to taki pewien okres właśnie. No, w zależności, gdzie tutaj kto zabrnął, można powiedzieć, jaką ma perspektywę. Dla jednych już takiego bardzo, bardzo gruntownego porządkowania treści, treści w znaczeniu, no można powiedzieć, konstrukcji całej istoty, czyli takiego polerowania lustra, można by tak powiedzieć. Na ile i no tak, nie ma co tutaj tego doprecyzowywać. Dla innych jest to czas, no można, wyzwanie wielkie, próba załapania się na tą jeszcze taki czas, można powiedzieć, optymalny, ale z drugiej strony bardzo, bardzo przyspieszony. Jeszcze dla innych, moi drodzy, jest to czas porządkowania i to też taki bardzo sprzyjający temu porządkowania relacji ze swoim tak zwanym rodem, moi drodzy. A to jest też wielkie wyzwanie, moi drodzy. Bo tego kompletnie, można powiedzieć, niewiele jest jakichkolwiek schematów, metod, sposobów, które są skuteczne w tym temacie. Z reguły są bardzo iluzoryczne, krótkotrwałe, nawet jak ta krótkotrwałość na pozór daje znamiona trwałości. No niestety się dziś szamana rozmowa nie nagrała, bo nie włączył dyktafonu, bo gdyby włączył, no to byście mieli taki właśnie inny ogląd, jak to można zrobić dla tych wszystkich, którzy
No, są w takiej fazie, bo całkiem sporo z Was, tutaj słuchaczy szamana, może wejść właśnie w taki proces uświadomienia sobie tego, bo to jest podstawą, zdanie sobie sprawy, że jest coś w tym rodzie prawie każdej istoty, co wymaga uporządkowania. No i pojawia się z reguły pytanie, jak to zrobić. No ale to tyle. To tylko tak nadmieniam. Jeśli się pojawią ewentualnie jakieś wasze sugestie, czy potrzeba, żeby to rozwinąć, no to może się szaman jeszcze do tego wróci. Ale jak już wszystko wiecie, no to realizujcie i decydujcie o swoim życiu. No i co? No i dobrej nocy Wam życzę. No i pewno jutro audycji raczej nie będzie, ale to nigdy nie wiadomo. Zobaczmy. Dobranoc.